spotkaniu Rana Toruń Warta Poznania. Naszymi gośćmi są cele drużyny, gości pan Tomasz Bekas, kapitan Warty Alan Nagajama. Dobrze mówię, przepraszam? Nagajama. Nasz trener Krzysztof Jabłoński oraz kapitan Elany Dawid Zemetkowski. Panie trenerze, zwracam się do trenera Warty. No w drugiej połowie zdominowaliście trochę Elany, ale w pierwszym musieliście się trochę napocić. No gdyby nie frasobliwość w środku pola przy stracie bramki, to podejrzewam, że spokojnie byśmy dowieźli 0-0 do przerwy. Trochę to było inaczej widać z mojej perspektywy, bo mieliśmy dwie swoje okazje, Ciarkowski, a przede wszystkim Łukasz Płacki. A rzeczywiście w drugiej połowie pełna dominacja. Stworzyliśmy sobie kilka bardzo dobrych sytuacji. Szkoda zwłaszcza drugiej dogodnej okazji Solarka, gdzie spokojnie mógł przyjąć piłkę na klatkę piersiową i zdobyć bramkę na 2-1. Ale szanujemy ten remis, cieszymy się z niego, aczkolwiek mam zastrzeżenia do jednej z sytuacji podczas meczu, gdzie przez 3 minuty graliśmy 11 na 12. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy stracili bramkę. Bo to jest bardzo istotne pytanie, bo co wtedy by zrobili sędziowie? Oczywiście nie mam żadnych pretensji tu do trenera, ani do zespołu, gospodarzy, bo to nie jest ich wina. Panie trenerze, no chyba cenny remis ze zwycięstwa ubiegłorocznych rozgrywek. Na pewno tak. Przed meczem ten remis wziął w ciemno i tak jak pan powiedział, zwycięzca ubiegłorocznych rozgrywek, bardzo mocny zespół, zdawałem sobie sprawę, z jakim zespołem będziemy dzisiaj grali. Z przekroju całego meczu, kolega Tomek powiedział, pierwsza połowa bardzo fajna w naszym wykonaniu też. Mieliśmy sytuację, no wykorzystaliśmy ją w drugiej połowie o 30 minuty. Tak, dominowała Warta, ale również mieliśmy swoją sytuację. Maciej Kot miał i ten mecz mógł się też inaczej ułożyć. No. Powiem tak, szanujemy też ten wynik i wiemy, na co nas stać w tej chwili. Najgorsza sytuacja jest, tak jak mówię, no, że tutaj bardzo groźny uraz chyba zaliczył Daniel Osiecki i może go wykluczyć na kilka miesięcy. To jest najgorsze. Ale powiedz, jak się grało w takich warunkach, bo to nie są chyba normalne warunki dla piłkarzy, co? No rzeczywiście, już dawno mi się nie zdarzyło, żeby grać w takiej temperaturze. Myślę, że właśnie pierwsza połowa dlatego tak wygląda, bo my troszkę za długo się adaptowaliśmy do tych warunków. Drugiej połowy już to wyglądało troszeczkę lepiej w naszym wykonaniu, no ale szkoda, że w pierwszej połowie właśnie gdzieś tam po naszym błędzie, gdzie ruszaliśmy się na to, że trawa jest długa i żeby nie prowadzić gdzieś tam piłki, a parę razy zdarzyło nam się stracić i po jednej z takich koncertów się prawkę. Pero, tak się zastanawiam, co Cię zapytać, bo w drugiej połowie nas to Warta zdominowała, no co się stało, że tak powiem, daliśmy pole wyrwałem? W moich odczuciach troszeczkę bojaźliwie podeszliśmy do tej drugiej połowy, jakbyśmy byli przerażeni tym, że możemy tutaj sprawić niespodziankę. No jednak no, trzeba przyznać, że drużyna Warty bardzo fajnie tutaj prowadziła tę grę i z tą siłą strasznie od tej 60 minuty niestety po jednej z akcji wpadł gol. No i no mówię, na przyszłość musimy troszeczkę odważniej wyjść i z pozytywnym nastawieniem mamy cię na pewno dążyć. Dziękuję.